Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony ofiar przemocy domowej ma zostać rozszerzony o kolejne ograniczenia dla sprawców. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, zakaz zbliżania się lub kontaktowania z ofiarą ma jeszcze bardziej ją ochronić. Aktualnie obowiązujące regulacje dopuszczały wydanie wobec sprawcy nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania ofiar. Jak podał resort sprawiedliwości, do końca lipca wydano w Polsce ponad 6 tysięcy takich sankcji. Tylko 2 nakazy wydane w pierwszych 7 miesiącach roku zostały uchylone przez sądy. Intencją autorów nowelizacji jest, by policja i żandarmeria wojskowa miały prawo do wydania natychmiastowego zakazu zbliżania się do osób dotkniętych przemocą domową na odległość wyrażoną w metrach, zakazu kontaktowania się z ofiarą zarówno osobiście, jak i na odległość, na przykład telefonicznie czy przez internet. Nowością ma być także wydany sprawcy zakaz wstępu i przebywania w miejscu pracy, na terenie szkoły czy placówki oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej lub artystycznej oraz obiektu sportowego, do których uczęszcza ofiara przemocy domowej. Ta sankcja, by była możliwa do wyegzekwowania, dotyczyć ma miejsc, w których ofiara przemocy bywa regularnie. Aktualnie obowiązujące przepisy już poprawiły sytuację osób krzywdzonych przez domowników. Policja na tyle priorytetowo traktuje zgłoszenia, że pojawia się z pomocą w ciągu kilku do kilkunastu minut, a po około godzinie sprawca opuszcza mieszkanie. Od 30 listopada 2020 roku do końca maja bieżącego roku do ośrodków wspierających pokrzywdzonych przemocą domową zgłosiło się ponad 15 tysięcy osób. 80% z nich to kobiety.